Witam serdecznie w kolejnym odcinku Diablo 3. Drugi raz podchodzę do tego nagrania, ponieważ w tym filmiku chciałbym pokazać ten wyczekiwany przeze mnie, jak to nazwać, no, rocznicowy event w zasadzie, który miał polegać, albo ja źle zrozumiałem, albo kto inny źle to zrozumiał. W każdym razie byłem przekonany, że pojawi nam się Diablo 1 bądź 2, to już różnie mówiono, na silniku Diablo 3. Cóż, ponieważ nie mam zamiaru przechodzić przez cały ten eventowy poziom, więc wziąłem sobie swoją tutaj czarownicę, którą gram w sezonie 9. Tak, dobrze, ja myślę to. Nie, tu nie jest napisane, ale w każdym razie w 9. sezonie na PST. Skoro ktoś robi jakieś rocznicowe wydarzenie, to może, nie wiem, moim zdaniem głupotą jest tak skrzętne ukrywanie tego. A być może inaczej, ukrywanie nie jest bez sensu. No więc jeżeli wejdziecie sobie na serwer PST i nie będziecie mogli znaleźć tego, co wam się tu załadowało w całkiem niemałej ilości, ja mam nadzieję, że to nie jest to jeszcze, ale niewykluczone, że jednak, to na mapie zobaczycie tutaj taki o mały znaczek. Klikamy sobie na niego. Właściwie nawet nie wiem, czy na niego, czy musimy, czy na punkt nawigacyjny. W każdym razie ja kliknąłem na niego i szukamy tu, gdzieś powinien być schowany portal. Proszę umrzeć, nie zawracać mi głowy swoim nędznym życiem, ponieważ tak naprawdę nawet nie żyjecie i tylko przeszkadzacie mi w szukaniu. Wow. Oj, bo jeszcze zdążę umrzeć za nim. Przepraszam. Szukam portalu, no. Czy ja go tu nie widzę? Nie, to jest jakaś piwnica. O, jest i portal. Ze znacznie zmniejszoną ilością klatek na sekundę, co sugeruje, że właśnie wracamy w czasy ho, dawno temu. Ciapuś tu zawzięcie zbiera pieniądze. Ok. Wszyscy? Dobrze. No więc tu właśnie jest ten, powiedzmy sobie, portal. Wchodzimy. Cóż mamy przed sobą? No właśnie. O ile mnie pamięć nie myli, to nie było takie brzydkie. Nie wiem, na czym się wzorują na monitorze, w jakiej rozdzielczości. No mówi, aż tak beznadziejny nie był, ale okej. Muszę mieć do tego klucz. Tak, jak wspomniałem, nie mam zamiaru przechodzić przez całe to coś. Jeżeli tak zwrócić uwagę, to owszem, ktoś tu się wysilił i nasza postać biegnie swoimi śmiesznie animowanymi kroczkami
ale ciapuś i zaklinaczka już nie. No mówiąc szczerze, nie tego się spodziewałem, bo spodziewałem się w zasadzie zupełnie odwrotnie. Miało być tak, że wydarzenia z wcześniejszych odsłon gry będziemy mogli rozegrać w nowszym wydaniu, a tymczasem, jeżeli przyjrzeć się dobrze, jest to w zasadzie troszeczkę zmodyfikowana lokacja z Diablo 3, do której dorzucono piksele i zabrano kolory. Nie szczególnie to wygląda. Święte miejsce zostało zbezczeszczone. Dobrze. I teraz tak, żeby nie było wątpliwości, ponieważ nie będę grał całego tego poziomu, ponieważ od grania tutaj naprawdę aż bolą oczy, więc sobie daruję, przeszedłem już wcześniej ten poziom, prawdę powiedziawszy zrobiłem nawet z tego filmik, ale nie będę go prezentował, ponieważ jest niesamowicie nudny, a nie chce mi się go montować, więc zrobiłem ten krótszy, żebyście sobie zobaczyli ewentualnie, jak to wygląda. Co to miało na celu? No nie wiem, prawdę powiedziawszy nie wiem. Gdyby tak, ktoś chciał grać brzydkie pikselowate Diablo, to może sobie gdzieś skombinować poprzednie odsłony gry i pograć w nie po prostu. Natomiast to, czemu to ma służyć? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że Blizzard poczęstuje nas czymś innym. Ewentualnie starożytny jakiś tam miecz dostałem. Beznadziejny. Dobra, nieważne. Przeszedłem, tak jak mówię, wydarzenie od A do Z i niczego ciekawego tu nie znalazłem. Poziomy są nudne, nic się na nich nie dzieje, są ciągle ci sami wyzwani, a poziomów tego labiryntu jest, na ile nie pamięć nie myli, z 15 czy 16. Albo coś koło tego. W każdym razie żadnych specjalnych nagród, nic specjalnie ciekawego tu nie ma. Cóż, pozostaje tylko czekać z nadzieją, że pojawienia się nekromanty w grze uda im się nie skopać tak jak ten rocznicowy poziom. Pozostaje w tej nadziei. W tym odcinku to już wszystko. I do zobaczenia w następnych.